Cześć, z tej strony Kushi. Właśnie teraz w nocy wróciłem z Pragi, gdzie miał się odbyć event zastępczy zamiast tych eventów, które miały się nazywać Pokémon Go Safari Zone. No bo Niantic bał się, że będą takie same problemy techniczne jak w Chicago i zamiast tych eventów zrobił takie eventy zastępcze, gdzie i tak można złapać Kangaskany i Anony, tylko że nie w samych centrach handlowych, a na terenie całych miast. Czego nam Niantic nie powiedział, a właściwie co nam powiedział za późno, to, że te eventy zastępcze będą w większej ilości miast. No i ja na przykład dowiedziałem się o tym dopiero będąc na lotnisku do Pragi, że będą również eventy w Berlinie i Warszawie. I moi drodzy, te eventy już są, w tym momencie trwają od wczoraj, czyli od soboty, teraz dalej trwają całą niedzielę oraz cały przyszły weekend, czyli sobotę i niedzielę i jeszcze kolejny weekend, także będzie jeszcze sporo okazji, żeby sobie skorzystać z tych eventów. Odbywają się one w naprawdę bardzo, bardzo wielu miastach, chociaż w Polsce tylko jednym, ale na przykład jeśli mieszkacie w północnej albo zachodniej Polsce, tak jak ja, no to bliżej macie na przykład do Berlina. Tak naprawdę do Berlina jedzie się jakieś 2,5 godziny autobusem za 30-40 zł, a jeśli mieszkacie za granicą, to na pewno znajdziecie coś dla siebie, na przykład w kurczę Zjednoczonym Królestwie jest chyba 6, dobrze liczę? Tak, 6 różnych miast, gdzie są te eventy. W Polsce jest tylko jedno, Warszawa, nie dlatego, że Niantic nie lubi innych miast w Polsce, nie dlatego, że Warszawa jest stolicą, tylko dlatego, że w Warszawie jest centrum handlowe należące do firmy Unibail, Rodamco. Także te eventy trwają we wszystkich miastach, gdzie znajdują się aktywne, działające centra handlowe Unibail, Rodamco. W Warszawie jest to Galeria Arkadia i tam również będą odbywać się w następny weekend i jeszcze kolejny weekend. Fajne rzeczy, bo po prostu będzie rozstawionych masa lurów w całym centrum handlowym i będzie się tam respić również oczywiście dużo Anonów i dużo Kangaskanów, ale jeśli nie chce wam się iść do centrum handlowego, to nic straconego. Ja będąc w Pradze nie wchodziłem do centrum handlowego, nie wchodziłem w miejsca, gdzie było dużo lurów. Łapałem sobie Anony i Kangaskany bez żadnych lurów, po prostu na mieście, korzystając sobie z mapki. Odcinki z Pragi wrzucę jutro i pojutrze, bo nagrywałem ponad 6 godzin, także wyjdą z tego dwa odcinki. Myślę, że to są naprawdę ekscytujące odcinki, dla mnie były bardzo. Także podsumowując ten cały event, w Polsce Warszawa, do tego tuż obok Polski jest na przykład Berlin. Te miasta mają event, który trwa jeszcze dzisiaj, czyli niedzielę, potem przerwa od tego eventu i przyszły weekend, potem znowu przerwa i znowu kolejny weekend. W całym mieście restią się Anony i Kangaskany, regionalne Pokémony z Australii. Bardzo, bardzo moim zdaniem warto sobie skorzystać z tego eventu, bo tak naprawdę no podróż do Australii kosztuje co najmniej 6 000 złotych, a tutaj Niantic daje nam możliwość złapania tego regionalnego Pokémona z Australii, wydając na podróż tak naprawdę no ile? Pociąg dla Warszawy dla osoby, która ma zniżkę uczniowską albo studencką, kosztuje ze 20 zł, także to raczej nie są jakieś gigantyczne pieniądze, chociaż rozumiem, że ktoś na przykład może być niepełnoletni i jego rodzice może nie chcą się zgodzić, żeby pojechał do Warszawy. Wtedy może powiedzcie swoim rodzicom, że to jest taka edukacyjna wycieczka, wiecie, stolica Polski, Pałac Kultury i te sprawy, o Muzeum Powstania Warszawskiego i tak dalej, a przy okazji sobie złapiecie jakiegoś Anona. Jeszcze macie sporo czasu, żeby się zastanowić, jeszcze macie sporo czasu, żeby zaplanować taki wyjazd, no bo niestety wszystkie pozostałe miasta, miejscowości, wsie w Polsce nie biorą udziału w tym evencie, tylko i wyłącznie Warszawa. Także nie oceniam, czy to dobrze, czy to źle, że Niantic zrobił eventy tylko w wielkich miastach, ale no cieszmy się, że i tak zrobił w większej ilości miast niż planował. W Polsce w ogóle miało nie być eventu, a mimo wszystko Niantic go wprowadził. Także możemy sobie złapać Kangaskany i Anony w Polsce. Wcześniej też mogliśmy w sumie złapać Anony w Polsce, ale szansa spotkania wynosiła 1 do miliona. Naprawdę nie przegapcie sobie szansy na tego Pokemona. Jeśli planujecie jakiś wyjazd, skorzystajcie z mojego linka na booking.com, żeby zarezerwować hotel. Dostaniecie 50 zł zniżki. A jeśli planujecie jeździć po Warszawie, to w Warszawie bodajże jest Uber. Działa Uber w Warszawie, także można sobie jeździć Uberem. Wychodzi jakieś 3 razy taniej niż taksówką. Także mój link do Ubera też zostawiam w opisie. Dostaniecie 15 zł na pierwszy darmowy przejazd. Także podsumowując ten event jeszcze raz. Anony, Kangaskany w Warszawie i wielu innych europejskich miastach do złapania w weekendy w sierpniu. Koniecznie korzystajcie, a tymczasem z mojej strony to jest tyle. Jutro odcinek z Pragi, pojutrze odcinek z Pragi. To były naprawdę dobre odcinki, kurczę, naprawdę. Było 30 stopni w Pradze, straszny upał, a ja tam musiałem biegać, kurczę, bo one były w dużej odległości, szczerze mówiąc. W Pradze nie było wcale tak dużo tych Anonów. Widziałem, że w Warszawie to tam na mapce mi pokazywali, że się respiło po 100 naraz. 100 naraz na całą Warszawę Anonów. W Pradze niestety nie było tak kolorowo, no musiałem biegać naprawdę pomiędzy tymi Anonami, także nie było łatwo. Odcinek jutro, pojutrze, dzisiaj live'ik o 20:00 tradycyjnie, jak zawsze w niedzielę. Dobra, to jest tyle z mojej strony, trzymajcie się, na razie, cześć.